Ciekawe, z kim ja mieszkam na tym osiedlu. Podobno bardzo dużo osób ma nierówno pod sufitem. Ciekawe, kto mieszka nade mną. No na pewno to jest jakiś podejrzany typ. Nie no, ja dzisiaj nie zasnę. Ale nuda. No, a u sąsiadów jakaś fajna impreza. Może bym poszła, skoro mnie zapraszali? Nie. O, na kanale Studio Tymbar pojawił się nowy odcinek. Super, będę miała co oglądać. Halo? Czy to mieszkanie numer 9? Tak, tutaj Grażynka spod Trójki. Proszę pani, wczoraj ktoś bardzo głośno o godzinie 12, 12 w południe, bardzo głośno ubijał kotlety schabowe. Co? Ale jak to nie jest zakazane? Proszę pani, młoda damo, pani mi psa obudziła. Ja tego zakazuję, to jest już od dzisiaj zakazane. Tak. A poza tym, młoda damo, tak, ja ci się przyglądam. Non-stop jakiś mężczyzna do ciebie nowy przychodzi, non-stop! To są kurierze. Co? Matko jedyna, mamo moja, no już nawet kurierom nie odpuści, no. Przecież naciskam, czemu nie reagujesz? Nie! O co im znowu chodzi? Nie wiedzą, że mam bardzo ważny mecz? Okej, policz sobie do 10, wdech i wydech. Musisz się uspokoić. Panie Janie! Panie Janie! No ja to powinnam być piosenkarką, no taki wielki talent się marnuje. Ze mną to by było od razu pierwsze miejsce na Eurowizji. Rano wstań, rano wstań. No co? Wszystkie dzwony biją! Halo, dzień dobry, spółdzielnia. Proszę pana, Grażynka Maciaszczak się kłania. Proszę pana, mi grzejniki nie działają. Ja wam co miesiąc rachunki płacę, a mi grzejniki nie działają. Jak to skąd wiem, że mi grzejniki nie działają? Proszę pana, jest lato, a ja mam w mieszkaniu 30 stopni. Pan chce, żebym zamarzła? Proszę mi to przyjść naprawić, no. No zero szacunku do starszych, no zero, no. Zamarznę tutaj po prostu na lodówka w tym mieszkaniu! Chyba dzisiaj jest moja kolej mycia schodów. Dobra, wstaję! Ach, nie chce mi się. Dobra, nie są jeszcze takie brudne. Ale jestem głodna. O, u Maciaszczakowej naleśniki, a u Kowalskiego pomidorówka. No to może zamówię pizzę? Nie, no ja byłam pizzę wczoraj. No to może kebab? Nie, kebab to nie jest dobry pomysł. Wiem! Na szczęście mam mus od Tymbarka. Tak, kochani, mam nadzieję, że mój film o tym, co myślą konkretne typy sąsiadów, wam się podobał. Jeżeli tak było, zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie na mojego Instagrama. A także obejrzyjcie odcinek ze mną na kanale Studio Tymbark. Będzie się wyświetlał tutaj, więc koniecznie kliknijcie. A ja już się z wami żegnam i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!